Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Dzisiaj recenzja naprawdę małego zestawu z LEGO City i na dodatek jest to zestaw oznaczony 4+, czyli elementów nie jest dużo, ale możecie spodziewać się, że nie ma tutaj naklejek. Przed Wami samochód wyścigowy. $46 katalogowo i 46 elementów, a wśród nich dwie minifigurki oraz taki niewielki, lekko retro bolid, no i naturalnie garstka akcesoriów. Ja akurat jestem fanem tego typu pojazdów, bo wszelkiej maści go-karty, bolidy i tym podobne rzeczy bardzo w LEGO City mi się podobają, z tego względu, że chyba po prostu lubię takie samochody wyścigowe, a ten jest 4+, ale mimo tego może będzie naprawdę bardzo udaną konstrukcją, chociaż to jest raczej pojazd, który mógłby równie dobrze znaleźć się w polibagu, a niekoniecznie w małym kartoniku z serii LEGO City. No ale nie ma co gdybać, nie ma co narzekać zawczasu. Najpierw zobaczmy, jak to wygląda w środku, a potem zapoznajmy się z modelem. Tutaj dwie minifigurki, a w tak małych zestawach raczej to się nie zdarza. A po drugie mamy tutaj nadruki, a nie naklejki, bo jest to zestaw z serii 4+. No a jeśli chodzi o zawartość, to okej, może ten bolid jest dość prosty, ale myślę, że to i tak fajna odmiana w stosunku do wszelkiej maści go-kartów, które regularnie się gdzieś tam w LEGO pojawiały, czy to w zestawach, czy w polibagach. No a jeśli chodzi o schemat składania, sami tutaj możecie zobaczyć, że to jest naprawdę prosta konstrukcja, no ale mimo wszystko fajna opcja, żeby zajawić jakiegoś dzieciaka na LEGO i myślę, że pod tym kątem to akurat jest wartość bardzo duża. No a co znajdziemy w środku? Jeden worek z klockami, więc nie ma ich zbyt wiele. Po drugie mamy płytkę, która jest podwoziem do tego go-karta, czy też bolidu. No i mamy też niewielką instrukcję z informacją, że to jest worek numer 1, chociaż worek nawet nie jest ponumerowany, więc właściwie ta informacja nie była tutaj potrzebna, ale nic nie szkodzi, ja idę składać i zaraz będziemy mogli poczuć prędkość. Zestaw niewielki to fakt, dopasowany do standardów 4+. To również fakt, ale bardzo uroczy i to też fakt. No dobra, jeśli chodzi o to, co tutaj znajdziemy, po pierwsze dwa takie niewielkie elementy, czyli postument wraz ze złotym pucharem dla zwycięzcy, więc mam nadzieję, że ten nasz kierowca, który jeździ bolidem z numerem 8, rzeczywiście zwycięzcą został. Tutaj z kolei znajdziemy taki mikro zagajnik dla serwismena, który oczywiście ma do dyspozycji w tym wypadku tylko młotek i klucz, no ale jeśli umie za pomocą tych dwóch narzędzi naprawić samochód, to jest naprawdę niezłym fachurą. A jeśli chodzi o pojazd, no to on jest rzeczywiście mocno uproszczony, ale nie wygląda tak dziwacznie jak niektóre pojazdy w serii 4+. Mamy tutaj też kilka elementów z nadrukami, mianowicie te dwa elementy boczne, na których możecie zobaczyć napis Turbo. Tutaj mamy takiego długiego slopa z ósemką, no i również tutaj znajdziemy tajla 1x2, na którym znajdują się zegary, czy też różne jakieś wykresy, żeby sprawdzać na bieżąco parametry jazdy. W tym miejscu znajdziemy też silnik, no i spoiler, który możemy sobie oczywiście lekko regulować, żeby mieć lepszą aerodynamikę, a z tyłu znajdziemy jeszcze takie światło, które przyda się w momencie, kiedy na tor wyjedzie safety car, albo kiedy będzie padał naprawdę rzęsisty deszcz. No a jeśli chodzi o minifigurki, to one są dwie. Obie mają tylko wyraz twarzy z jednej strony, ale obie mają też ósemki na plecach i to akurat wygląda fajnie. Kierowca ma na głowie kask, jego partnerka z zespołu ma na głowie czapkę, spod której wychodzi taki koński ogon. A jeśli chcecie zobaczyć, jak skalowo wygląda ten bolid w stosunku do aktualnego bolidu z serii Speed Champions, no to tutaj, o, może troszeczkę odsuniemy na bok te rzeczy, to tutaj na chwilę wjedzie ten Mercedes. No i
Sami możecie zobaczyć, że jest zdecydowanie większy. Co prawda, w ogóle nie jest to skala, która idealnie będzie odwzorowywać skalę minifigurki jako człowieka, aczkolwiek jest pełen detali. No ale dobra, wyjeżdżamy poza kadr, zostajemy z tym maleńkim, ale mimo wszystko uroczym bolidem i przechodzimy powolutku do podsumowania. Czy warto? Wydaje mi się, że tak. Jak na zestaw 4-plusowy jest bardzo dobrze, jak na standardy LEGO City też jest bardzo dobrze. Tym bardziej, że jest to taki pseudo starter, no bo mamy tutaj dwie minifigurki, a najczęściej w tych małych setach City dostajemy jedną figurkę i konstrukcję, a tutaj jest jedna konstrukcja, są te drobne akcesoria i dwa minifigi, więc naprawdę jest pod tym kątem nieźle. Co prawda, jeśli chodzi o sam bolid, to on równie dobrze z jedną figurką mógłby pojawić się jako zawartość polybaga, ale mimo wszystko mnie on sprawił frajdę, wygląda estetycznie, mamy ciekawe elementy i zdecydowanie warto po niego sięgnąć, jeśli traficie go po prostu w jakiejś dobrej cenie, będzie w sklepie na zakupach, zobaczycie, że jest jakieś promocji, nie martwcie się, że się zawiedziecie, bo to jest naprawdę całkiem przyzwoity set. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!